Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny w programie Tajemnice Pasji Telewizji Niezależnej Lublin, Janiec Joanna. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest po raz drugi Brunon Różycki. Dzień dobry, jestem zaszczycony Pani redaktor. Publicysta, dziennikarz, ale również pasjonat historii. No, w pewnym sensie to też konstytuuje moje dziennikarstwo, bo jest ono dziennikarstwem głównie historycznym. Dokładnie. Dzisiaj będziemy mówić o inżynierze Stefanie Drzewieckim, który zapisał się w naszej historii narodowej jako wynalazca, pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej. Żył w latach 1844-38 i czym się zasłużył? Opowiesz o nim, bo to jest nieznana postać historii. To jest takie pytanie, czym się zasłużył. W przypadku Drzewieckiego jest ogólnie problem, żeby dobrze to opisać, ponieważ on działał na wielu polach. Zatem jeżeli mielibyśmy o nim mówić, no to trzeba albo podzielić na konkretne pola tematyczne, albo starać się robić to chronologicznie, to też byłoby dosyć chaotyczne, więc niestety skazani będziemy na decyzję, jak to przedstawiać. No i wydaje mi się, że lepiej może spróbujemy to przedstawić tak, że jednak będę się koncentrował na pewnej chronologii. Zatem tutaj pani redaktor powiedziała, że urodził się w 1844. Dodajmy, że urodził się na Kresach, na Podolu, w miejscowości Kunka. Ale co, dlaczego to jest takie ważne? Bo jest to kolejny, można powiedzieć, znany Polak, który urodził się na Kresach. Proszę Państwa, dlatego to warto o tym powiedzieć. Pochodził z rodziny patriotycznej, żeby to też podsumować, dlaczego u niego być może takie zainteresowania były. No to pochodzi z rodziny patriotycznej, która była rodziną na, można powiedzieć, lepszym poziomie sytuowania, co jest bardzo ważne, bo w przypadku tego wybitnego człowieka, dodam na pewno, jeśli chodzi o Polskę, połączyło się kilka cech, to znaczy doskonałe okoliczności, które na przykład finansowe, miał możliwości finansowe, dodajmy, że wielu wynalazców XIX-wiecznych, był to wiek wynalazków, nie miało takich możliwości, no i musiało, że tak powiem, klepać biedę. Chodzi o wykształcenie. Właśnie, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że pochodził z tej dobrej rodziny, o szlacheckich korzeniach i jednocześnie dobrze sytuowanej, został wysłany na bardzo wczesnym etapie do Francji na studia, najpierw w szkołę przemysłową, potem studia, gdzie też mógł te nauki pobierać, a co jest bardzo ważne, że właśnie francuskie Atuil, gdzie on tę naukę pobierał, gdzie studiował matematykę, także we Francji, to Francja wtedy była pionierem, jeśli chodzi w ogóle o wynalazczość. Drugi kraj, w którym był pionierem, jeśli chodzi o wynalazczość, to była Rosja carska wtedy. Ogromny majątek pakował car Aleksander III w to, żeby unowocześnić to momentami, miejscami na poziomie średniowiecza państwo. Zatem w takich okolicznościach gdzieś przyszedł na świat pan Stefan Drzewiecki. No i tak jak powiedziałem, jeszcze ciekawa rzecz, pochodzi z rodziny bardzo patriotycznej, ponieważ jego dziadek jeszcze był posłem, co jest bardzo ważne, posłem w czasach I Rzeczpospolitej, a jego ojciec był także człowiekiem w dużej mierze kultury, aczkolwiek nazwisko Drzewiecki już wtedy było, no można powiedzieć, takim nazwiskiem, które było utożsamiane z takimi znanymi osobami, bo jego ojciec także był z dramatopisarzem znanym. No ale oczywiście przechodzimy także powstańcem, dodajmy powstańcem, zatem ten rys patriotyczny także tutaj był. Zatem połączyły się, proszę Państwa, następujące cechy. Niebywała zdolność tego człowieka, możliwości finansowe rodziny oraz możliwość przebywania w najważniejszych na świecie ośrodkach naukowych, czyli Francja i Rosja, chodzi tutaj głównie o Petersburg. No i przechodzimy do tej jego wynalazczości, która była naprawdę gigantyczna. Zaczął te wynalazki od początku w jego życiu miały ważne miejsce, natomiast pierwszy taki wynalazek, który był głośny jego, który jeszcze, no można powiedzieć, był ciszą przed burzą, jeśli chodzi o jego dokonania, no to było wynalezienie, powiedzmy, odpowiednika obecnego taksometru, czyli takiego licznika dla dorożek konnych. W ogóle jak do tego doszło? On, kiedy jeszcze studiował w Paryżu, dowiadując się o tym, że w Polsce wybuchło powstanie styczniowe, w 1864 roku wyjechał do Polski, rzucając studia przed samym ich ukończeniem, jeszcze jeden rok mu został, rzucił studia matematyczne, pojechał do Polski, niestety w Polsce praktycznie niedługo po jego przybyciu powstanie upadło, co on bardzo przeżył, ponieważ miał w swojej rodzinie także powstańców kościuszkowskich i powstańców listopadowych, tak jak powiedziałem, dziadek w powstaniu kościuszkowskim. No, przeżył to bardzo, wrócił do Paryża, gdzie on po prostu oddał się absolutnie tym wynajdowaniem wynalazków, jeśli można tak kolokwialnie to powiedzieć. No i pierwszy jego wynalazek, ten licznik dla dorożek konnych. Niestety jego kariera, która bardzo szybko postępowała, ja też mówię bardzo szybko, ale ze względu na formułę 30 minut, próbujmy się jej trzymać, będę musiał mówić szybko.
Zawsze można spowolnić, na YouTubie jest taka możliwość, 0,75 różyckiego dać. No i co się stało? Niedługo po tym, jak wynalazł ten licznik dla dorożek, który wszedł zresztą do produkcji seryjnej, co zostało przerwane wybuchem wojny z Prusami zresztą, ale to nie jest najważniejsze. To stała się taka rzecz, że wziął udział w Komunie Paryskiej. Te jego pragnienia, można powiedzieć, powstania, rewolucji, możemy to dzisiaj spłycać. Ja osobiście, mając poglądy konserwatywne, mógłbym dopuścić się ogromnej generalizacji i spłycić to, że on wziął udział w Komunie Paryskiej. Nie patrzę na to w taki sposób. Drzewiecki po prostu pragnął odrodzenia Polski w dużej mierze i być może traktował Komunę Paryską, udział w niej, jako element wzbudzenia takiej rewolucji, która doprowadzi do uratowania, odrodzenia się Polski. Wziął udział w Komunie, co jednak miało bardzo ważne reperkusje, które skutkowały dla niego bardzo ważnymi zmianami w życiu. Musiał de facto uciekać do Wiednia i uciekł do tego Wiednia na początku lat 70., ale dodajmy, co takiego ważnego stało się w tym Wiedniu, bo Wiedeń był stolicą nie tylko, proszę Państwa, muzyki tak zwanej poważnej, ale także przede wszystkim kolejnictwa światowego. I co się stało, obserwując właśnie pociągi na dworcu wiedeńskim i jak rozwija się ta dziedzina, stwierdził, że zacznie się tą dziedziną właśnie zajmować. No i niedługo, proszę Państwa, ja tu mam całą listę, muszę się posiłkować właśnie tymi listami dodatkowymi, ponieważ tych wynalazków jest aż taka ilość. No to tylko powiem, co wynalazł w okresie jego wiedeńskim, który był, można powiedzieć, przed smakiem tego, co nastąpiło później. I ten okres wiedeński był dla niego też bardzo ważny, ponieważ podczas krótkiego stosunkowo pobytu w Wiedniu zaprojektował kilka bardzo ważnych wynalazków. Najważniejsze trzy ponad. Pierwszy z nich to regulator silnika parowego. To już jest konsekwencja tego, że zaczął się interesować właśnie usprawnianiem tego transportu kolejowego. Doprowadziło to do wzrostu ekonomii około 15% każdego składu, co jest bardzo ważne, ponieważ silniki parowe te pierwszej generacji były skrajnie nieekonomiczne i pozostały zawsze skrajnie nieekonomiczne, ale on to znacząco usprawnił. Drugi wynalazek związany z kolejnictwem, bardzo ważny, to jest automatyczny sprzęg wagonów. Proszę Państwa, stosuje się to do dziś. Kiedyś wagony sprzęgano po prostu w sposób, że tak powiem, ręczny, skręcając je. On wynalazł po prostu automatyczny sprzęg, który zaskakiwał automatycznie i wymagał po prostu tylko sprawdzenia, czy doszło do sprzęgnięcia wagonu. Ale ten trzeci wynalazek, który jest tutaj tak zwłaszcza istotny, jest to tak zwany dromograf. Był to przyrząd, który był sprzężony z busolą i pozwalał na mapie rysować trasę przebytą przez obiekt pływający, statek lub też okręt. No i te wynalazki on zaprojektował na wystawie wiedeńskiej. Wiedeń, tak jak mówię, był wtedy nie tylko centrum muzyki, ale także kolejnictwa i nauki też w dużej mierze, ale odbywały się tam słynne wiedeńskie wystawy, no i światowe. No i tak się złożyło, że na jednej z tych wystaw był osobisty wysłannik cara Aleksandra III, książę Konstanty, który jak zobaczył dromograf zaprojektowany przez niego, a wiedział, że car kazał mu zwłaszcza zwracać uwagę na wynalazki związane z morzem, natychmiast się tym zainteresował i niemalże od razu zaoferował Drzewieckiemu pracę w Rosji carskiej, w Petersburgu, na bardzo dobrze płatnym, w wysokości 500 rubli, to na obecne pieniądze byłoby około 80 tysięcy złotych, proszę Państwa, 500 rubli w złocie, bardzo dobrze płatne stanowisko we flocie carskiej, którą właśnie to car Aleksander chciał zbudować, stworzyć wielką flotę. To było oczko w głowie cara Aleksandra III. No i tak to się też stało, proszę Państwa. Dodam, że jeszcze na tej wystawie był drugi wynalazek, za który dostał nagrodę, taką specjalną został wyróżniony Drzewiecki. To był cyrkiel do takich stożkowych przekrojów. Nie wiem do końca bliżej, co to jest. Aż takim specjalistą nie jestem, natomiast był to odprysk jego zamiłowań do matematyki, bo przypomnijmy, studiował matematykę, no i skończył te studia, jeszcze zdążył skończyć przed Komuną Paryską. I tak też zaczął się okres rosyjski Drzewieckiego, jeden z dwóch najważniejszych okresów w życiu. Miał okres rosyjski oraz okres francuski. Okres rosyjski trwał kilkanaście lat, no i na tym etapie niejako życie, jak Państwo widzicie, najpierw ta Komuna Paryska, wyjazd do Wiednia, a w samym Wiedniu już właśnie ten wynalazek dromografu spowodował, że pola jego zainteresowań skierowały się automatycznie na dziedzinę morza i okrętów czy też statków, czyli obiektów pływających. No i tą żeglugą zaczął się zajmować, bardzo szybko zaczął się zajmować projektowaniem okrętów, czy też statków, nie należy tego mylić, podwodnych. I de facto w tym momencie trzeba rozpocząć litanię
jego dokonań w tej dziedzinie, proszę Państwa, bo Drzewiecki, postać w Polsce de facto nieznana. Jak się kogoś pytam o Drzewieckiego, no to ktoś, kto myśli, że ma wiedzę, to powie, aha, to ten Drzewiecki od RWD, prawda? Ale dlaczego nieznana właśnie? No właśnie, jak starczy czasu, to na koniec to zostawimy, jakie ja mam tutaj podejrzenia. Natomiast jest postacią absolutnie nieznaną, proszę Państwa. I teraz powiem Państwu, że ten człowiek jest de facto pionierem broni podwodnej. Można sobie pomyśleć, że pierwszy udany atak okrętu podwodnego, no to oczywiście wojna secesyjna, słynny Hanley. Natomiast na czym polega dowcip? Na tym, że Drzewiecki skonstruował okręty podwodne, no już takie w pełni profesjonalne, które miały pełen system, miały peryskop przede wszystkim. Pierwszy okręt z peryskopem Drzewiecki. Pierwszy okręt o napędzie elektrycznym Drzewiecki, tak? Pierwszy okręt z zaworami przeciwzwrotnymi Drzewiecki. Pierwszy okręt z przypiętymi do wału napędowego sprężarkami i na przykład systemem filtracji powietrza Drzewiecki. W ogóle system filtracji powietrza Drzewiecki, oparty o wodór tlenku sodu, używany przez lata później aż do II wojny światowej Drzewiecki, proszę Państwa. Akumulatory dla okrętów podwodnych Drzewiecki. Zatem widzicie, jaka to była skala wynalazczości. Jego okręty, gdzie on udoskonalił w ogóle system ich zanurzania, szasowanie balastu, wszystkiego tego pioniera właśnie był Stefan Drzewiecki, kompletnie zapomniana postać. W Polsce znalazłem jest 7 ulic tylko jego nazwiska, prawda? 7 ulic, proszę Państwa, w całej Polsce Drzewieckiego. Zatem co tu jeszcze mam w przypadku okrętów podwodnych? Aha. Pierwszy seryjnie produkowany okręt podwodny Drzewiecki. 25 sztuk powstało w Rosji, 25 sztuk powstało we Francji później, bo on już do Francji na początku lat 90. wyjechał po kilkunastu latach w Rosji. Bardzo ważna rzecz jeszcze jedna, to znaczy Drzewiecki w ogóle zajmował się także torpedami, aparatami torpedowymi. Wspomniałem o słynnym Hanleyu. Hanley miał niemalże no bardzo prymitywne odpalanie tej torpedy, którą użył podczas swojego pierwszego i ostatniego zresztą tragicznego ataku. Natomiast Drzewiecki zaprojektował, wymyślił, opatentował i rozwijał elektryczny zapłon właśnie aparatów torped i same aparaty torpedowe. Skonstruował wyrzutnie torpedowe, proszę Państwa. Wyrzutnie torpedowe na sprężone powietrze, które to były stosowane we flocie francuskiej i flocie rosyjskiej na długo, długo później i w ogóle był pionierem wyrzutni torpedowych obrotowych. Zacznijmy od tego, bo też trzeba pamiętać, że wtedy nowinką była sama obrotowa wyrzutnia torpedowa. No i tak też, proszę Państwa, Drzewiecki zajmując się, widzicie jaka jest tego ilość, a to jeszcze ciągle jest dopiero część. Interesując się tym zagadnieniem obiektów pływających, zainteresował się samym napędem. To znaczy interesował go napęd śrubowy i rozważając na te tematy, doszedł do wniosku, że należy opracować system, w oparciu o który będzie się dobierało wielkość i rodzaj śruby do konkretnego obiektu pływającego. Jest to niezwykle istotne, no bo przecież trzeba to robić w sposób, można powiedzieć, dostosowany do wagi, wyporności, wielkości, tak, i jednostki pływającej. I też do dzisiaj, proszę Państwa, tabele Drzewieckiego są używane w przypadku dobierania wielkości śruby napędowej do konkretnego, prawda, statku czy też okrętu, nie należy tego mylić, bo okręt to dodam od razu, to jest wszystko to, co jest wojenne, tak? Natomiast łodzie to są niewojenne, prawda? Zatem nawet służący w marynarce wojennej jakiś przerobiony statek, frachtowiec, ale uzbrojony, to też już się staje okrętem, pamiętajmy o tym. No i właśnie teoria śrub, było to niesamowicie ważne dzieło, które właśnie czyniło z Drzewieckiego też wynalazcę, ale też takiego teoretyka, no po prostu niezwykle wszechstronnego człowieka. Jak Państwo widzicie, mówię bardzo szybko, ale nie zdążymy się po prostu wyrobić z tym materiałem. Tak, no bardzo wiele z wynalazków i skonstruował wiele, wiele różnych rzeczy. Między innymi, zresztą wprowadzały to kolejne marynarki świata, prawda? Różne rozwiązania. Ale także i samolot Drzewieckiego. Może o tym wspomnimy, bo przypomina się Rudlicki nieco w tym momencie. Mieliśmy program z panią redaktor o inżynierze Rudlickim. Myślę, że to też jest kolejny przykład Drzewiecki, kolejny przykład geniusza, który jest kompletnie zapomniany, być może lepiej znany nawet za granicą niż w Polsce. Dodam tylko, że z kim się znał Drzewiecki, z jakimi ludźmi się znał? No, z Mendelejewem się znał, z Poincaré, który był przecież prezydentem Francji w czasach kongresu po I wojnie światowej, też znana postać. No i chociażby z Eiffelem, Gustawem Eiffelem, który taką estymą go darzył, że nawet udostępnił mu pomieszczenie w wieży Eiffla. Także Drzewiecki miał własne pomieszczenie w wieży Eiffla, udostępnione osobiście przez jego znajomego Gustawa Eiffla. To też bardzo, bardzo ciekawe. No tak, ale przechodzimy do lotnictwa, proszę Państwa, bo musimy się trzymać tego czasu. Przechodzimy do lotnictwa, więc tak.
Zajmując się teorią śrub napędowych i pędników właśnie, Drzewiecki zaczął interesować się także napędem lotniczym. I tutaj przechodzimy do kwestii lotniczych, które nie skończą się tylko na sprawie śmigieł, proszę Państwa, ponieważ tenże Drzewiecki jest pierwszą osobą, która de facto napisała w sposób syntetyczny, zwarty podręcznik do tak zwanej aerodynamiki. Co to jest aerodynamika? To jest nauka, która leży u podstaw de facto techniki lotniczej i nauki o właśnie obiektach latających. I tenże Drzewiecki napisał kilka prac, które są absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o w ogóle światowe lotnictwo. Dlatego tym bardziej jest to chichotem historii, że Drzewiecki z ODRWD, z całym szacunkiem dla niego, jest bardzo małym człowiekiem w porównaniu z tymże Drzewieckim, a ten Drzewiecki jest kompletnie nieznany, prawda? Zatem tylko wszechstronny. Tylko kilka prac, proszę Państwa. Lotnictwo jutra. 1891 rok. 1887 rok. Aeroplany w przyrodzie. Książka pierwsza, pionierska, opisująca właśnie zagadnienia przyszłych samolotów. Dodajmy, że w tamtych czasach szukano, w jaki sposób można skonstruować obiekt latający. I były różne drogi, tak? Na przykład droga znalezienia materiału lżejszego od powietrza, co jest chociażby w lalce opisane, prawda? Jest tam postać wynalazcy, który właśnie szukał takiego materiału. Drzewiecki poszedł inną drogą, uznał, że trzeba stworzyć aparat, który będzie wytwarzał siłę nośną sam. No i tu też były dyskusje, proszę Państwa, no bo były osoby, które uważały, że siłę nośną należy wytworzyć w sposób taki mechaniczny, góra-dół, prawda, jak ptak. No i też wielu wynalazców straciło życie. Wynalazców straciło życie właśnie próbując takie obiekty skonstruować. Natomiast Drzewiecki poszedł jeszcze inną drogą, która okazała się drogą słuszną, proszę Państwa, ponieważ on stwierdził, że siłę nośną należy wytworzyć, nadając obiektowi prędkość. I teraz Państwo widzicie, to właśnie Polak, Stefan Drzewiecki, jest pierwszym człowiekiem w dziejach, który opisał w sposób naukowy, nie będę dodawać, że niektórzy się z niego wtedy śmiali, jak on to opisał, opisał w sposób naukowy, jak wytwarzać siłę nośną, dokładnie taką, jaką my znamy dzisiaj, to znaczy nadaje się po prostu obiektowi prędkość i ta prędkość służy do wytwarzania siły nośnej. Drzewiecki jest człowiekiem, który jako pierwszy to opisał. No i oczywiście płatowce, tak, pierwsze teorie płatowców. No i tutaj, żeby dobrze to chronologicznie oddać, bo mówię, jest problem, jest to taka ilość wynalazków zachodzących na siebie, żeby dobrze to oddać Państwu. Więc tak, zajmował się teorią samych śmigieł. Może tak, zrobię inaczej. 1909 rok. Tak, o tym powiem. Napisał pracę, która jest o tyle istotna, bo on już wtedy w języku francuskim, przypominam, w 1891 roku zakończył pracę w Rosji i wyjechał do Francji, gdzie znowu zaczął tworzyć pod Paryżem. I co takiego tam ważnego zrobił? Uważam, że absolutnie najważniejszy, jeden z kilku jego wynalazków lotnictwa, to jest właśnie opisanie teorii właśnie aerodynamicznej. 1909 rok, książka i dokładnie na tej książce, proszę Państwa, wzorowali się bracia Wright w ogóle na jego pracach, bo on, tak jak mówię, pisał po francusku od lat 90. Na jego książkach wzorowali się bracia Wright i dokładnie w oparciu o jego pracę oni skonstruowali pierwszy samolot. Zatem Państwo widzicie, że teoretykiem, który doprowadził do powstania pierwszego samolotu, jest właśnie Polak Drzewiecki. Widzicie Państwo tutaj okręt podwodny w tle, ale to jest tylko część jego dokonań, prawda? Zatem tak, żeby się nie pogubić, proszę Państwa, bo jest tego bardzo... Może Pani redaktor mnie tu na chwilę... To znaczy tutaj tak, taka refleksja, tak. Generalnie, że taśmowo można powiedzieć, te wynalazki powstawały, ale tu... 150 patentów pełnych takich, proszę Państwa, jego. 150 to tylko jego. Geniusz po prostu, ale z drugiej strony też taka refleksja, że to był jakby prekursor tego wszystkiego i zastanawiam się, mógłby powstać oddzielny program Zapomniani Konstruktorzy Polscy. No tak, tak, to jest jeszcze no ale tak, temat. Przejdziemy do konkretnych jego wynalazków. Czy mówiłeś już o napędzie hybrydowym? Zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Bo to też ciekawe. Skończmy ten wątek lotniczy, bo w 1909 roku, to co właśnie Państwu mówiłem, zainicjował utworzenie koło Wersalu pierwszego na świecie Instytutu Aerodynamicznego, gdzie właśnie testowano samoloty. Dlatego też Francja była pionierem lotniczym w czasie I wojny światowej, właśnie w dużej mierze dzięki Drzewieckiemu. No i właśnie chodziło mi o ten dokładnie wynalazek, to znaczy tunel aerodynamiczny, proszę Państwa. Pierwszy tunel aerodynamiczny właśnie
powstał, został skonstruowany przez Drzewieckiego i przez niego zaadaptowany w tym ośrodku Instytutu Aerodynamicznego, też pierwszego w dziejach. W ogóle on przez lata był związany z instytucjami francuskimi zajmującymi się lotnictwem. Przez lata był szefem aeroklubu, czy też wiceszefem aeroklubu francuskiego. I ostatni, taki najważniejszy wynalazek, proszę Państwa, to jest prace nad statycznością obiektów latających. On te prace od lat 90. prowadził. Ostatecznie one zostały sfinalizowane przez jeszcze w samolocie, który on sam skonstruował. Zresztą kilka samolotów było, między innymi jego imieniem skonstruowany samolot Drzewiecki, to jest najciekawsze. Opatentował też i zajmował się samolotami, które miały konstrukcję, gdzie śmigło pcha, a nie ciągnie samolot. Ten samolot akurat się rozbił. Ale najważniejszy tutaj jego wynalazek, no to jest, proszę Państwa, śmigło przestawialne. Jak ktoś się interesuje lotnictwem, to wie, co to jest, a jak ktoś się nie interesuje, no to chodzi o to, że łopatki śmigła można regulować, co pozwala usprawnić lot no na podobnej zasadzie mniej więcej jak zmiana biegów w samochodzie. Jest to bardzo duże uproszczenie, ale po prostu zmiana kątu natarcia łopatek śmigła powoduje, że silnikowi jest albo lżej, albo ciężej, w zależności od sytuacji się zmienia. I on najpierw opatentował ręcznie regulowane te łopatki, aż ostatecznie automatycznie mu się udało to opatentować. Jest to stosowane do dzisiaj. Jest to kolejny wynalazek Drzewieckiego, który do dziś jest stosowany. Coś pani redaktor wspomniała o hybrydowym. Tak, napęd hybrydowy. Mhm. No, dokładnie. Ale bo chodzi to też konkretnie o łodzie podwodnej. Tak. No tak, to też jest ważne, że on uznał, że nie da się zrobić łodzi podwodnej, która ma, wtedy dodajmy, jeszcze nie było energii atomowej, która ma jeden napęd, który pozwoli autonomicznie, długo, sprawnie tej okrętowi, czy też łodzi podwodnej się przemieszczać. Wtedy tak, pojemność baterii była słaba. Podczas tych doświadczeń, które on przez lata prowadził, będąc pionierem broni podwodnej, zresztą zwróćmy uwagę, do dziś Rosja uchodzi za jednego z pioniera właśnie w okrętach podwodnych, w dużej mierze dzięki Drzewieckiemu, bo to jest bardzo charakterystyczne. No i stwierdził, że po prostu nie ma tak pojemnych, chociaż on sam konstruował te akumulatory, nie da się skonstruować tak pojemnych baterii, które by były, bo one były bardzo ciężkie. Więc starał się znaleźć drugie źródło napędu. No i tak też się stało. On ostatecznie zaprojektował także napędzany silnikiem spalinowym okręt podwodny. Tak jak już wspomniałem, zawory przeciwzwrotne, które potem zostały usprawnione w te słynne chrapy, które były także przełomowym, to akurat holenderski projekt, przełomowym elementem w dziedzinie broni podwodnej i w ogóle obiektów podwodnych. No tak, i skonstruował pierwszy obiekt pływający, który miał napęd podwójny, elektryczno-spalinowy. No tak, ale myślę, że będziemy zmierzać do końca. Niemcy, Rosja, Francja, a gdzie Polska? No właśnie. I dlaczego nie? Czy wspierał polskie badania? Tak, to tym zakończę, bo to będę chciał zakończyć. Tak, na zakończenie chciałem tylko dodać, że Drzewiecki przed śmiercią, bo był bardzo czynny do końca życia, bardzo długo żył, do końca życia interesował się nauką i co jest tutaj fascynujące i tym właśnie chciałem zakończyć, to jest fakt, że on pod koniec swojego życia zaczął się interesować energią jądrową. I to jest bardzo interesujące, że jeze w 30 roku napisał pierwszą pracę na temat właśnie broni, znaczy broni, tak, zagadnień rozszczepialności. Dlatego to jest, proszę Państwa, absolutny fenomen. Człowiek, który w tak wielu dziedzinach zajmował się i prowadził badania i odnosił sukcesy, że właśnie jest to przykre, że my go dzisiaj nie znamy. I teraz właśnie by finalizować, no bo on oczywiście pracował we Francji, głównie już jego życie kończyło się, jego kariera jako konstruktora dobiegała końca właśnie, zajmował się zagadnieniami lotniczymi, rozwijał rzeczy związane właśnie ze statycznością obiektów latających, z napędem śmigłowym. Natomiast do końca życia był bardzo aktywny i co jest ważne, to, że on chociaż nie powrócił do Polski, kiedy ona odzyskała niepodległość, to bardzo aktywnie wspierał polskich konstruktorów, których sporo też we Francji chociażby było, a jak umarł, to znaczy w swoim testamencie przepisał wszystko na Polsce po prostu. Zapisał polskiemu państwu swą paryską pracownię. Tak, zapisał swoje pracownie. No i jest to bardzo przykre, że ta postać jest nieznana, bo właśnie, gdzie upatruje przyczyn, dlaczego on może być nieznany?
Nie mam, nigdzie nie znalazłem informacji na temat tego, dlaczego on do Polski nie wrócił. Podejrzewam, że po prostu we Francji miał dużo większe możliwości działania w tak zwanej infrastrukturze stricte naukowej. Być może postrzegał to, że to jest jego forma jakiegoś tam patriotyzmu. Nie wiem, nie znalazłem informacji, natomiast nie wrócił do Polski. Ale wydaje mi się, że być może w tej Polsce międzywojennej nie był on aż tak promowany, ponieważ Polska wtedy miała no taki... starała się promować tą taką wynalazczość lokalną zwłaszcza. On nie mieszkał w Polsce, to raz, a dwa, niestety ujemnie odbiła się na nim słynna zamiłowanie, słabość, jaką żywił car Aleksander wraz z małżonką do niego. Był on jego osobistym, no przyjacielem to dużo powiedziane, ale bardzo był ceniony przez samego cara. A jak do tego doszło, tylko powiem, doszło to tak, że jak kiedy właśnie ważyły się losy jednego z jego okrętów podwodnych, właśnie to był ten okręt, który miał seryjną produkcję mieć, no to w 1880 roku doszło do prezentacji. Car powiedział, że chce osobiście zobaczyć sprawność tego prototypu. No i doszło do takiej sytuacji, że on, zanurzając ten okręt na tą swoją taką operacyjną głębokość, przepłynął pod łodzią carską, następnie wynurzył się oczywiście bez żadnych uszkodzeń. Przypomnij, to był prototyp, tak? No i dopłynął następnie do mola, gdzie to już car wysiadł razem ze swoją małżonką. No i podarował kwiaty carycy. I powiedział, że to jest dar od Neptuna. No i caryca oczywiście była zachwycona, czy też małżonka cara, właściwie powiedzieć tak, nie caryca, tylko małżonka cara, była takim zachwycona. Car też zresztą był zachwycony, bo był to też człowiek, tak jak mówię, on był też z rodziny szlacheckiej. To był człowiek naprawdę z zasadami takimi, dobrze wychowany, miał ogładę, prawda? No i padła decyzja, że będzie seryjna produkcja tego właśnie okrętu, ale car go zapamiętał i był w Rosji naprawdę bardzo poważany. Zresztą do dziś w Rosji mam takie wrażenie, być może jest bardziej znany. Tam zresztą jest pomnik jemu poświęcony, tej łodzi podwodnej jego pierwszej. I jest to dosyć taki właśnie chichot historii. Tym chciałbym zakończyć, że my go w Polsce nie znamy. W okresie międzywojennym być może dlatego, że właśnie nie było mody, tak, zwłaszcza po 1926 roku, nie było mody na ludzi, którzy w Rosji robili kariery, tak? Bo to można było postrzegać, że to jest zdrada, proszę Państwa. No niestety w czasach sanacji nie było dobrego stosunku do takich ludzi. No i być może to zaważyło, tak, że po prostu zrobił ogromną karierę w carskiej Rosji, a przecież idąc za logiką tak zwanej pracy organicznej, prawda, czy też logiką pozytywistyczną, no to on także przyczynił się, proszę Państwa, do krzewienia polskości, chluby polskości, no i ten wynalazca dla Polski także mógł oddać zasługi, dlatego moim zdaniem to było bardzo krótkowzroczne, ale to było faktem i nie był znany. Natomiast dzisiaj także nie jest znany, bardzo jest to przykre. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, natomiast no, takie programy jak ten ciągle będą kroplą w morzu. Warta wspomnienia. Tak jak mówię, 7 ulic w Polsce znalazłem jego imieniem. Wręcz można rzec, że geniusz. Tak, geniusz. I dodajmy, że kiedy umarł, no to zapisał swój majątek Polsce. To też jest ważne, żeby o tym pamiętać i chyba tyle. Generalnie wyczerpałem temat najważniejszych zagadnień. Mam nadzieję, że udało się to zrobić w miarę skrótowo. Tak. Jak wspomniałam, że można by zrobić właśnie program Zapomniani Konstruktorzy, tak? A zapytam Cię jeszcze na koniec, czy wszystkie swoje wynalazki konstrukcja opatentował? Nie, no właśnie, to jest bardzo ważne. Tylko nieco ponad 150 jemu się bezpośrednio pod jego nazwiskiem. Natomiast pamiętajmy, że tak wielcy konstruktorzy jak on, no na pewnych etapach swojej kariery musieli sobie odpuszczać pewne sprawy, bo oni nie byli w stanie prowadzić wszystkich badań samemu, więc on miał współpracowników i wielu jego współpracowników opatentowało rzeczy, które on zaczął i na przykład komuś nadawał, tak, to się tym zajmi, no bo takich drobniejszych wynalazków on już po prostu nie mógł, więc takie drobne patenty typ stricte naukowe, tak, no to wiele z tych patentów także było, on był punktem wyjściowym do tych patentów, ale później już ich nie kontynuował, tylko na przykład jego współpracownicy, właśnie Vatouille pod Paryżem, czy to w zasadzie dzielnica Paryża była już, kiedy on tam tworzył, no to ci jego współpracownicy właśnie za to rozwijali. Czy jego postać jest gdzieś uwidoczniona w jakimś muzeum? Powiem szczerze, że nie wiem, nie sprawdzałem. Poświęcony jest. Nie sprawdzałem, ale szukając informacji na temat tej postaci, nie znalazłem zbyt wielu opracowań. No i jest to o tyle zadziwiające, że... Chociażby właśnie, książka. Tak, nie ma żadnej biografii. Jedyne, co to znalazłem, chyba pracę licencjacką, zaraz Państwu powiem, muszę autora pochwalić. Tomasz Zakrzewski, powiem tutaj, wiem, że jest RODO, ale to jest upublicznione, więc to jest publiczne, napisał chyba pracę licencjacką na ten temat i znajdźcie sobie Państwo tę pracę, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat samego
Drzewieckiego, no bo tak jak mówię, no jest to człowiek po prostu niebywały, no chyba wiecie co, wyczerpałem, chyba znaczy powiedziałem, aha, bardzo ważna rzecz, tak? Filtracja powietrza, o której powiedziałem, no to jest on absolutnie także pierwszym człowiekiem, który zajmował się w ogóle filtracją powietrza na okrętach podwodnych, no chyba wszystko powiedziałem. Zresztą do tej pory, tak jak i inżyniera Rudlickiego, te wszystkie wynalazki, tak, konstrukcje, prototypy są wykorzystywane do dzisiaj. No w przypadku Rudlickiego to chociażby, tak, w przypadku Rudlickiego mówiliśmy tutaj przede wszystkim o tym usterzeniu typu V, no ale tutaj jest tego więcej. Rudlicki oczywiście wybitny konstruktor, natomiast tutaj mamy do czynienia już z absolutnym geniuszem, prawda? Naprawdę, no, warto się zainteresować, dlatego że... Są wykorzystywane w marynarce wojennej możemy przede być, wszystkim. Tak, jedyne, co go spotkało w okresie tak jakby po zamachu mojowym miłego, no to dano mu tytuł członka honorowego Ligi Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej. Nie wiem, czy powiedziałeś, bo tutaj właśnie czytam, skonstruował on zatem płatowiec Canard, wyposażony w tylne śmigło i samoczynne urządzenia stabilizacyjne. Tak. No to widzicie Państwo, to się łączy. Po prostu są to tak ogrom. Tak ogrom tych punktowych różnych stabilizacji, ale tak, on właśnie w tym Canard swoim, w tym samolocie wykorzystywał te rzeczy, które udało mu się udowodnić. Zresztą jeszcze w XIX wieku, chyba w 1880 którymś albo 90 on opisał i udało mu się na prototypie potwierdzić pewne teorie aerodynamiczne, które właśnie wtedy tworzył, a wtedy jeszcze nie było samolotu w ogóle, proszę Państwa. Dopiero za kilkanaście lat powstanie pierwszy samolot. W jakim wieku zmarł? Oj, w sędziwym. Chyba w wieku 94 lat zmarł w Paryżu u siebie. No i został też pochowany we Francji, aczkolwiek nie mam pewności, czy on przypadkiem... I potomkowie. Tak, on zmarł w Paryżu, natomiast nie mam pewności, czy on przypadkiem nie został... Nie znalazłem informacji, żeby został jego zwłoki przewiezione. Raczej wydaje mi się, że on leży w Paryżu, tak, gdzie zmarł w 1938 roku, także w sędziwym wieku, proszę Państwa. No i tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, przekazał swój instytut i bibliotekę właśnie Polsce. Bardzo ważne. Wydaje mi się, że najważniejsze... Wart upamiętnienia, tak, prawda, tak, jego dokonania. Absolutnie, absolutnie mówienia znajomym, promowania, bo mam wrażenie, że należy, jest to kolejna postać, która jest bardziej znana za granicą, tak samo jak Rudlicki, prawda? No, dzięki, że wydobyłeś gdzieś tam z czeluści, prawda, historii, historię tego człowieka, także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, również pani redaktor i Państwu za uwagę. Promujcie tą postać. Dziękujemy Państwu bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Zapraszam do kolejnego programu Tajemnice Pasji. Żegnam się. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.